Panie wojewodo, panie prezydencie, magnificencjo, panie rektorze, szanowni państwo, jest mi niezwykle miło powitać wszystkich tak licznie zgromadzonych tu w Międzynarodowym Centrum Kultury na kolejnym wernisażu, tym razem wernisażu niezwykłym, wernisażu wystawy pod tytułem Katedra Ormiańska w Lwowie i jej twórcy. Nie ukrywam, że dla nas ta wystawa ma szczególne znaczenie, bo spotykamy się dzisiaj w związku z prezentacją, która jest inicjatywą członków stowarzyszenia. Stowarzyszenia, które można powiedzieć wyrasta z wspólnego projektu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Międzynarodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Dziedzictwa, studiów podyplomowych, które od kilkunastu lat z sukcesem, z myślą o całej Polsce prowadzimy tutaj przy Rynku Głównym. Bo wystawa jest efektem prac konserwatorskich prowadzonych przy malowidłach autorstwa Jana Henryka Rozena, prac kierowanych właśnie przez stowarzyszenie od roku 2008, a finansowanych niezawodnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witam wszystkich gorąco, ale pozwólcie państwo, że w tym punkcie nie zakończę moich powitań, bo przede wszystkim chciałem się ucieszyć, że jest z nami pan Jerzy Miller, wojewoda małopolski. Bardzo się cieszę, że jest z nami pan prezydent Andrzej Kulik, po raz pierwszy w tej funkcji w naszym centrum. Witam gorąco jego magnificencję, pana profesora Andrzeja Chochoła, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczelni, która jest naszym partnerem. Proszę państwa, cieszę się bardzo, że jest z nami pani konsul Isolde Felskau, reprezentująca Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Herzlich willkommen. Cieszę się bardzo, że jest z nami pan dyrektor nominat, pan profesor Andrzej Betlej, dyrektor nominat Muzeum Narodowego w Krakowie. Po raz pierwszy w tej funkcji. Chciałem powitać szczególnie gorąco, można powiedzieć, domowników i partnerów tego projektu. No po pierwsze panią dyrektor Dorotę Janiszewską-Jakubiak, która reprezentuje Departament Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I pana prezesa, pana Pawła Baranowskiego, prezesa naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Dziedzictwa. I pozwólcie państwo, nim powiem na koniec sakramentalnie, że witam wszystkich znakomitych gości, że cieszymy się szczególnie, że są z nami przedstawiciele Polsko-Ukraińskiego Zespołu Konserwatorów z panią profesor Joanną Czernichowską na czele. Że są przedstawiciele Towarzystwa Ormian w Polsce. I są przedstawiciele Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. I nim oddam głos pani dyrektor Dorocie Janiszewskiej-Jakubiak, która jest też domownikiem, bo jest absolwentką programu Akademia Dziedzictwa, równocześnie pełni odpowiedzialne funkcje ministerialne w Warszawie, to tytułem takiego krótkiego gambitu wprowadzającego ośmielę się powiedzieć, że Katedra Ormiańska w Lwowie to szczególny symbol, symbol misji Lwowa jako pomostu. Pomostu między Wschodem i Zachodem, a jej egzotyczny kształt, który wchodząc na tą wystawę państwo mogli na modelu podziwiać, jest przede wszystkim charakterystyczny dla kaukaskich świątyń dalekiej Armenii. Katedra Ormiańska to nie tylko symbol rozległości tych kontaktów handlowych, kulturalnych Grodu Lwa w średniowieczu i przez wieki, przez stulecia,
ale myślę, że jest może jeszcze w większym stopniu świadectwem powodzenia i tragedii Lwowa w XX wieku. Bo w przededniu I wojny światowej, kiedy Lwów przeżywał okres swojej największej prosperity, to właśnie w tej wielonarodowej mozaice Lwowa Kościół ormiańsko-katolicki i jego zwierzchnik, arcybiskup Józef Teodorowicz, pełnili szczególną rolę. I to, co dzisiaj oglądamy, jest w jakimś sensie owocem tej misji i planu politycznego arcybiskupa Teodorowicza, który wzmacniając rolę i miejsce ormiańskiej wspólnoty w życiu wielokulturowego Lwowa, no, wybił się na tak precedensowy, niezwykły akt mecenatu. Bo niezwykła osobowość arcybiskupa dawała gwarancję najwyższego poziomu artystycznego podejmowanych przez niego działań. A realizatorami tej wizji byli najwybitniejsi artyści również młodopolskiego Krakowa. W pierwszej sali można oglądać oryginały projektów Franciszka Mączyńskiego, projektów rozbudowy galerii, krakowskiego architekta, który stworzył tą przestrzeń wypełnianą później przez Józefa Mehofera, Teodora Akcentowicza, Karola Frycza, ale przede wszystkim oczywiście przez Jana Henryka Rozena, który postawił kropkę nad i w tym dziele mecenatu, tworząc tą niezwykłą dekorację. I nie wchodząc w konwencję dłuższego wykładu na ten temat, chcę powiedzieć tylko w finale, że fenomen tej katedry w moim najgłębszym przekonaniu polega też na tym, że jest właśnie nie tylko produktem i symbolem tego trwania Ormian we Lwowie, ale właśnie owocem wizji i skuteczności charyzmatycznego arcybiskupa, ale też tego ciągu dalszego, bo Teodorowicz umiera w grudniu 1938 roku na chwilę przed katastrofą, jaka miała spaść również, a może zwłaszcza na Lwów, a nowi władcy powojennego Lwowa zlikwidowali lwowską archidiecezję ormiańską, a 5 lat później zamienili katedrę, tą niezwykłą galerię sztuki europejskiej, w magazyn. Profanacja i proces tej degradacji trwał do końca roku 2002. I tu się zaczyna, można powiedzieć, finał scenariusza naszej wystawy. Tego wszystkiego, co łączyło się z trudnym, długotrwałym procesem odnowy. I to paradoksalnie było najważniejsze wyzwanie, przede wszystkim wyzwanie konserwatorskie. I strasznie się cieszę, że nie było przypadkiem, że można powiedzieć, impuls wyszedł w tej sprawie i z Warszawy, i z Krakowa. Tu jest autor tego impulsu, pan prezes Baranowski, któremu za chwilkę oddam głos. Ale jestem dumny, że nasze centrum od samego początku mogło aktywnie uczestniczyć w tym właśnie procederze czy procesie, bo od samego początku pracujemy na rzecz dialogu ukraińsko-polskiego. Ale kluczową rolę w tej operacji odegrali oczywiście wytrawni konserwatorzy i to właśnie zespół entuzjastów skupionych wokół Pawła Baranowskiego, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Dziedzictwa, podjął już w 2008 roku dzieło ratowania, a owoce i efekty po raz pierwszy prezentujemy tu przy Rynku Głównym w Krakowie. Było to możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i profesjonalizmowi grupy polskich konserwatorów, którzy mogą mieć dzisiaj bardzo dużo satysfakcji. Chciałbym teraz poprosić panią dyrektor Dorotę Janiszewską-Jakubiak, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o słowo. Bardzo proszę pani dyrektor, bo wiem, jak pani też jest zaangażowana w to dzieło osobiście. Witam państwa bardzo serdecznie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę wystawę. To są te pierwsze słowa, ponieważ rzadko się zdarza, że mamy możliwość pokazania naszej pracy
poza granicami Rzeczypospolitej. Tak naprawdę te pierwsze możliwości prowadzenia prac poza granicami Rzeczypospolitej, zwłaszcza na dawnych ziemiach wschodnich, pojawiły się dopiero po roku 89, a ściślej właściwie w połowie lat 90. Lwów jest oczywiście jednym z najważniejszych miejsc na naszej mapie. Jesteśmy tam obecni nie tylko w katedrze ormiańskiej, również w katedrze łacińskiej, w kościele pojezuickim, na cmentarzu łyczakowskim i jeszcze w kilku innych miejscach. Jesteśmy też obecni w innych krajach, które dawniej wchodziły w skład dawnej Rzeczpospolitej. Pracujemy na Białorusi, pracujemy na Litwie, pracujemy na Łotwie. Katedra Ormiańska jest projektem nam szczególnie bliskim. Katedra Ormiańska jest takim miejscem, które jak ktoś pierwszy raz zobaczy, to natychmiast się w nim zakochuje i to mu tak zostaje. Nasz pierwszy kontakt i możliwość rozpoczęcia prac w katedrze to był rok 2006. Przygoda z katedrą zaczęła się od konserwacji witraża projektu Karola Maszkowskiego. Będziecie Państwo mieli okazję ten witraż odrestaurowany rękami polskich konserwatorów Eweliny i Roberta Kędzielewskich i Janusza Mroza zobaczyć tutaj na tej wystawie. Potem pojawiła się sprawa konserwacji malowideł Jana Henryka Rozena. O tym, w jakim one były stanie i jakie problemy konserwatorskie sprawiały, myślę, że najlepiej opowiedzą przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Dziedzictwa, bo jest to projekt, który trwa już od kilku lat i na pewno sprawia im wiele kłopotów i trudności. Ale nie są to jedyne projekty realizowane w Katedrze Ormiańskiej. Dzięki współpracy z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich były przeprowadzone również prace konserwatorskie przy Golgocie, która znajduje się na dziedzińcu Katedry Ormiańskiej. Prowadził je zespół konserwatorów pod kierunkiem Andrzeja Kasperuka. Również zostały odrestaurowane epitafia ormiańskie. W tej chwili będzie trwał kolejny etap prac konserwatorskich przy kolumnie Świętego Krzysztofa, która znajduje się na dziedzińcu obok katedry. A jeszcze w międzyczasie też niewielki projekt epitafium Karola Mikulego, które znajduje się w krużgankach katedralnych. Także te projekty konserwatorskie to jest nie tylko Rozen, chociaż Rozen bez wątpienia jest tą częścią najbardziej atrakcyjną, widowiskową, barwną i tą, która najbardziej chyba przyciąga turystów i zwiedzających Katedrę Ormiańską. Oprócz tych projektów w Katedrze Ormiańskiej, a też związanych ze środowiskiem Ormian Polskich, którzy dawniej mieszkali we Lwowie, prowadzimy jeszcze projekt konserwatorski na cmentarzu łyczakowskim. W ramach tego projektu też zostało odrestaurowanych kilka grobów polskich Ormian, między innymi arcybiskupów Samuela Stefanowicza, księdza Isakowicza, także księdza biskupa Romaszkana oraz nagrobek wybitnego muzyka, wydawcy Chopina, Karola Mikulego. Przed nami i przed stowarzyszeniem, jak sądzę, myślę, że jeszcze sporo pracy, także projekty na pewno się nie zakończą i mamy nadzieję, zwłaszcza, że ze strony władz ukraińskich i ukraińskich służb konserwatorskich mamy zielone światło, jeśli chodzi o współpracę. W kolejnych latach mam nadzieję, że ten projekt w katedrze zakończy się w miarę możliwości szybko. No oczywiście tak naprawdę te możliwości to są środki finansowe przede wszystkim, które jesteśmy w stanie wydatkować na tego typu projekty. Wystawa jest piękna, bardzo Państwa zachęcam do jej obejrzenia, ale też bardzo zachęcam do wizyty we Lwowie, bo jednak oryginał to jest zawsze to, co jest najważniejsze i najpiękniejsze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor, nie tylko za słowo, nie tylko za utwierdzenie nas w wierze, że dyrektorzy departamentów warszawskich w ministerstwach są tak bardzo merytoryczni i tak bardzo oddani sprawie, ale również za to wszystko, co nas dopiero czeka, jeżeli chodzi o współpracę między Lwowem i Krakowem. I bardzo proszę o zabranie głosu Pana Prezesa Pawła Baranowskiego. Dobry wieczór Szanownym Państwu. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich powitać na naszej wystawie. Dziękuję za przybycie. Proszę Państwa, po tych dwóch wystąpieniach tak naprawdę mi pozostaje tylko i wyłącznie zaprosić do obejrzenia, ale dwa słowa o naszym stowarzyszeniu. Stowarzyszenie powstało w 2006 roku i w swej idei było kontynuacją pogłębiania wiedzy zdobytej na studiach Akademii Dziedzictwa.
Tak też robimy, począwszy od 2006 roku, dzięki spotkaniom, seminariom, ale również prowadzimy różne prace, w tym prace konserwatorskie w Katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Oprócz tego stowarzyszenie prowadzi prace w innych częściach świata, jak na przykład w Indiach, na Białorusi również żeśmy prowadzili. Mam nadzieję, że prace w Katedrze we Lwowie będą kontynuowane. Nie jest to tylko i wyłącznie zależne od nas, my jesteśmy całkowicie za tym, żeby kontynuować te prace. Od 2008 roku prace były wykonywane, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, były wykonywane no, w części nawy głównej, bo poszczególne elementy były konserwowane w zależności od możliwości finansowania ze strony Ministerstwa Kultury. W tej chwili została nam do konserwacji ściana tęczowa i wtedy byśmy mieli skończoną całą polichromię w nawie. Mam nadzieję, że będzie to realizowane w 2016 roku. Proszę Państwa, pewnego rodzaju refleksja, nawiązując do słów pana profesora, który mówił o wyjątkowej postaci biskupa Teodorowicza, jakby prace konserwatorskie, których tu efekty widzicie Państwo, są w pewnym sensie kontynuacją odwagi biskupa Teodorowicza. Biskup wykazał się niezwykłą odwagą. On poprosił zupełnie nieznanego artystę, czy bardzo mało znanego artystę, który wykonał malowidła no, na pograniczu kanonu, tak? Czy nie mieszczące się w kanonie. I w pewnym sensie ta jego odważna inicjatywa znalazła potwierdzenie w odwadze ludzi, którzy zanim stowarzyszenie zaczęło prowadzić prace konserwatorskie, osób zarówno ze strony polskiej, tu ogromny szacunek w stronę wielu osób z ministerstwa, które prowadziły trudne rozmowy z władzami miasta Lwowa, ale również ogromny szacunek dla wielu osób ze strony miasta Lwowa, które podjęły ryzyko i te prace mogły być wykonywane. Także pewnego rodzaju odwaga biskupa Teodorowicza, jego idea znalazła potwierdzenie jeszcze zanim te prace zostały przez nas podjęte. My jesteśmy tylko i wyłącznie wykonawcami prac konserwatorskich. Także ogromne podziękowania dla wielu osób, które przez długi czas doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy się spotkać na tej pięknej i świetnie zorganizowanej wystawie. Na zakończenie minimalna refleksja swoja. Sam z wykształcenia jestem konserwatorem dzieł sztuki. Moje zaangażowanie jest właściwie w 99% tylko i wyłącznie zaangażowaniem organizacyjnym w tę pracę. Ale chciałem powiedzieć, że tu mówię, mam nadzieję, w imieniu zespołu, którego część polska i część ukraińska jest dzisiaj z nami obecna, ponieważ od początku założeniem było takie, że prace są prowadzone przez zespół polski i zespół ukraiński. Dziękuję za przybycie i chciałem powiedzieć na zakończenie, że jest to ogromna frajda dla konserwatora pracować w tak unikatowym zabytku jak Katedra Ormiańska. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, to ja dziękuję i rozumiem, że powinniśmy powiedzieć też dużo dziękuję dzisiaj wieczór. I tak zróbmy, natomiast wszystkim, którzy są głębiej zainteresowani całą historią prac konserwatorskich, zapraszam gorąco już jutro, bo w czwartek 26 listopada o godzinie 17 pani profesor Janina Czernichowska i pan prezes z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz pan prezes Paweł Baranowski na wygnaniu w Krakowie. Też mamy prezesa z Warszawy. Wygłoszą jutro wykład na temat konserwacji malowideł w Katedrze Ormiańskiej. Jutro o godzinie 5 w naszej sali konferencyjnej. Natomiast jest dobrym zwyczajem, że w finale dziękujemy. Nim to zrobię, to powiem, że cieszę się, że Państwo tak licznie przybyli i że cieszę się, że jest z nami również pan profesor Jan Ostrowski,
który jest już ze swoim zespołem, ale też z nami, z naszym centrum, na finiszu, jeżeli chodzi o ostatni etap edycji 23 tomu serii Kościoły i klasztory, chodzi o województwo ruskie, no, projektu też niezwykłego i projektu, tu uśmiecham się do pani dyrektor, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prosimy o jeszcze, widzę, że pan dyrektor, pan profesor Andrzej Betlej się też uśmiecha, bo przecież z profesorem Janem Ostrowskim od samego początku, od 91 roku w tym projekcie jest zaangażowany. A jeżeli chodzi o wystawę, to podziękowania przede wszystkim należą się jej twórcom, a więc panu prezesowi Pawłowi Baranowskiemu, pani doktor Joannie Wolańskiej, panu doktorowi Michałowi Wiśniewskiemu, naszemu, można powiedzieć, dziekanowi Akademii Dziedzictwa, równocześnie architektowi, historykowi sztuki oraz pani Ewie Wojtoń. Autorami aranżacji plastycznej wystawy są panowie Wojtek Kwiecień Janikowski i pan dr Łukasz Sarnat. Pan Wojtek Kwiecień Janikowski jest też autorem projektu graficznego albumu i druków, albumu, który towarzyszy tej wystawie i który dzisiaj sprzedajemy po szalonej cenie, no jest adwent, tylko za 70 zł polskich. Wystawę montowali panowie Jakub Wójtowicz i Piotr Wilkosz, a oświetlał pan Michał Pietras. I wreszcie dziękujemy osobom prywatnym i instytucjom, które wspierały nas, organizatorów wystawy, podczas przygotowań. Pani Rusłanie Herman, pani Aleksandrze Krypiakiewicz, Lwowskiej Gminie Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego i Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie. Proszę pamiętać, że Jan Rosen po Lwowie zrobił przede wszystkim karierę w Ameryce i ktokolwiek będzie w Waszyngtonie, to Katolicka Katedra Waszyngtonu jest tym największym kościołem, świątynią dekorowaną przez Jana Rosena. Pani Marzenie Modrzejewskiej, dyrektor Banku Pekao S.A. Kraków, księdzu doktorowi habilitowanemu Dariuszowi Dziadoszowi, rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, księdzu kanonikowi Wojciechowi Osiałowi, proboszczowi kościoła w Podkowie Leśnej. Oczywiście Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny, a także stałym patronom medialnym Telewizji Kraków, Radio Kraków, OFF, Radio Kraków, Gazeta Wyborcza, Tygodnikowi Powszechnemu, In Your Pocket, Karnetowi, O.pl, Achice, Herito. Państwo odetchnęli, ja też odetchnąłem i zapraszam na zwyczajową lampkę wina z Armenii. Areni i Arpa. Rozumiem, że wino miało być wniesione, kiedy robię keep talking i nie zostało jeszcze wniesione, więc może zostanie wniesione i pomijając katedrę ormiańską i pamiętając o Janie Rosenie, państwo również zdegustujecie, czy będziecie degustować białe i czerwone wino prosto z Armenii. Ja proponuję, żeby zacząć od pana wojewody, od pana prezydenta, od pani konsul, od pani dyrektor. Ale wystarczy dla wszystkich. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Wystawa, rozumiem, pani dyrektor, panie wojewodo, jest otwarta. Thank you.
Thank you.